8 maja odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Poinformował o tym pełniący obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego sędzia Kamil Zaratkiewicz. W czwartek upłynęła sześcioletnia kadencja pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. Nim ustąpiła z urzędu, powinna zwołać Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego w celu wybrania pięciu kandydatów na jej miejsce. Zgromadzenie się nie odbyło. Żaden kandydat nie został przedstawiony. Zgodnie z przepisami prezydenta Andrzej Duda wyznaczył osobę, która do czasu wybrania nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego będzie pełniła tę funkcję. Jej wyłącznym i zasadniczym zadaniem jest przede wszystkim właśnie zwołanie zgromadzenia. Sędzia Kamil Zaradkiewicz, na którego padł wybór, zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego już zwołał. Jak poinformował, odbędzie się ono 8 maja. Każdy sąd powinien mieć swojego prezesa, swojego szefa, który będzie kierował pracami. Moja rola jest przejściowa. Sędzia Zaradkiewicz rozwiał także wszelkie spekulacje i domysły, zapowiedział bowiem, że na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego kandydował nie będzie.